Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam was w 12 odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Chyba się nie pomyliłam, chyba to 12 odcinek. Dzisiaj chciałabym się zająć tym, żeby pomóc buntownikom w okolicy tutaj Montery, ponieważ będą mieli dla nas zadania. Parę zadań. Miejmy nadzieję, że się uda, byłoby naprawdę super. Pierwsi z nich mają obozowisko tutaj, wcale ich nie widać, kompletnie. I są... Przestań robić takie zamieszanie, orkowie nas zauważą. Poczekaj chwilę, bo chciałam wziąć sobie paczkę z bronią. O Boże, macie aż tyle tych paczek? Wow, to jestem w szoku. Jesteś niebezpiecznie blisko miasta. Gdybyśmy mogli, wzięlibyśmy je szturmem. Niestety, orkowie mają nad nami przewagę liczebną. Prawdopodobnie nie zdołalibyśmy dotrzeć nawet do kompleksu świątynnego. Mamy swojego szpiega wśród najemników, ale nie udało mu się osiągnąć zbyt wiele. Boże, naprawdę kocham to, że kolejne pierwsze, co mówi obcemu facetowi, to no, mamy tam szpiega. Kto jest waszym szpiegiem wśród najemników? Jeśli ci to powiem, równie dobrze mogę od razu poddać się orkom. Przekonaj mnie, że mogę ci zaufać. Jaki macie problem ze swoim szpiegiem wśród najemników? Zadaliśmy obrońcom miasta poważne straty. Orkowie się tym nie przejęli, ale najemnicy stali się o wiele ostrożniejsi. Zakładam więc, że nasz człowiek nie chce zwracać na siebie uwagi. Jakie masz zadanie? Szukam sposobu na pozbycie się strażników z obozu, żebyśmy mogli pomóc niewolnikom. Niestety, orkowie podniosą alarm, jeśli tylko zauważą cokolwiek podejrzanego. Nie możemy stawić im czoła w otwartej walce. Jest ich zbyt wielu. Zbyt wielu orków w obozie niewolników? Możemy temu zaradzić. Aniby jak, panie wszystkowiedzący. Jeśli wszyscy strażnicy się zbiegną, już po nas. Musimy zlikwidować jednego po drugim. Wymyślę coś, żeby odwrócić uwagę strażników z obozu niewolników. Ci orkowie wolą ruszać toporami niż własnymi mózgownicami, ale nie są zupełnie bezmyślni. Patrz i ucz się. To będzie niezłe widowisko. Pozbądź się strażników obozu niewolników. To żaden problem. Też dzisiaj, jeżeli się uda, to mam w planach... chyba udać się do Okary. Tylko, że nie udam się tam z kimkolwiek, tylko po prostu sama, dlatego że się boję o życie Rufusa, z którym mogę tam iść, bo tam jest naprawdę nieprzyjemnie. Co się stało? Umiesz polować? Jestem orkiem. Oczywiście, że umiem polować. No, nie wiem. Udowodnię ci to, gnojku. Dobrze. Widziałem kilka dużych gadów przy drodze na południe. Zajmę się nimi. Patrz i ucz się, Mora. Dobrze, na spokojnie. Oczywiście pojedynczo by wypadało i wypadałoby samemu nie dobijać. No, ale taki miałam plan, żeby iść samemu, bo Rufus może nas zaprowadzić. To jest farmer, z którym nie rozmawiałam jeszcze na tej farmie u tego... typka, który miał problemy z tymi zbieraczami, znaczy się, no, z tymi złodziejami zboża. Oj, dobra, zróbmy F5 szybko, żeby nie zrobić jakiejś gafy. Dobra, minus jest taki, że ja muszę z kuszy w niego celować. Dobra. No niestety to jest minus. Dobra, najwyżej go zabijemy. Serio nie trafiłam? Jestem debilem. Dobra. Najlepiej by było właśnie, żeby oni to dobijali. Chociaż ja wtedy tracę punkty doświadczenia, no.
To jest ten minus, że wiecie, oni są teraz na zielono, jeżeli chodzi o wykonanie tego zadania, bo nie mogę ich zaznaczyć w ogóle. No ale mówi się trudno. Nie widzisz, że jestem zajęty? A niby czym? Potrzebuję pomocy w walce z olbrzymim jaszczurem. Słabeusz! Gdzie ta bestia? Widziałem ją kawałek stąd, przy drodze na południe. Z drogi! Zobacz, jak sobie radzi prawdziwy mistrz! Dobra, no ewentualnie można trochę w inny sposób też to zrobić, czyli zacząć do niego strzelać. I później ich tam podprowadzić. Znaczy ich, jego. Naprawdę? Hej, uważaj. Nie będę uważać. Porąbię cię na kawałki. Urwę ci łeb. No nie, zaczyna się znowu. No niestety. Na szczęście oni... Pokazałeś mi. Dobra, tak też może być. Już, już. Mądry chłopak. Dobra, no tak jak mówię, ja nie chcę ich zabijać. Ewentualnie jednego możemy zabić. Sami. Bo wtedy nikt się nie skapnie, że robimy coś złego. Możemy się wtedy wyłgać z tych kłopotów. Szef cię szuka. Czego chce tym razem? Nie mam pojęcia. Sam spytaj. A gdzie jest? Czeka na ciebie kawałek stąd, przy drodze na południe. Dobra, idę. Ty jesteś w ogóle jakiś nieinteligentny, ja nie wiem. Chyba jeszcze ten strażnik? Tak. Ale to za chwilę. Tego myślę, że możemy wykończyć sami, właśnie strzelając do niego z kuszy. Chociażby. Na spokojnie. No to rąb sobie, rąb. Dobra, ciebie możemy... dobić. I tamtego ostatniego też trzeba teraz podprowadzić pod buntowników najlepiej. Pomyśl o tym. Stać! Jakieś mory zabijają naszych ludzi. Wiesz coś o tym? Nie. Może lepiej nie zmamy cię powiem. Na oku. Czego chcesz, Mora? O to mi właśnie chodziło. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Uciekł wam jeden z niewolników. Co? Jeśli on będzie gdzie? Tak cały czas, to nie widziałem go kawałek wiedzieć. Stąd, przy drodze na południe. Zaraz się tym zajmę. Tylko tego nam trzeba. No dobra. To jest, wiecie, takie trochę monotonne są te zadania dla tych buntowników, chociaż no, trzeba przyznać, że przynajmniej coś innego, to nie jest takie typowe przynieś, podaj, pozamiataj, tylko no, jakaś taka większa intryga, nie? Też możemy zacząć w sumie już strzelać, jak oni go dobiją, no to też będzie okej. Okay. Więc no spokojnie. Ta walka długo nie potrwa. Rozerwę cię na strzępy. Zatrzymaj się, Mora. No i już zaraz będzie po nim.
No, jeszcze troszkę. Pokazałeś mu. Nadal rządzę. No i dobra, i zadanie wykonane. Strażnicy z obozu to już przeszłość. Świetnie, więc chwila ataku na miasto jest już bliska. Tak trzymać, kolego. Na pewno przyda ci się trochę złota, co? Kto jest waszym szpiegiem w Monterze? Ujawni ci swoją tożsamość, kiedy usłyszy nasze hasło. A brzmi ono... Niech żyje Okara. Doprawdy? Nie pytaj, to nie był mój pomysł. Rozumiem. Powiedz mi coś więcej o Okarze. Okara to baza buntowników. Znajduje się na północ od Montery. Powinieneś tam wpaść. Przydadzą nam się tacy jak ty. Dobra, no dzięki, wpadniemy oczywiście. Tylko ja bym chciała teraz wykonać jeszcze zadanie dla trzeciego już posterunku takiego buntowników. Mam tylko nadzieję, że nie sprawi nam to wiele problemów, chociaż ja już wiem, że sprawi. Te cholerne krówska. Szczególnie, że tych krów jest całkiem dużo. No niestety. To jest trochę śmieszne, że wiecie, ci buntownicy są tak naprawdę obok. Dobra, kolejne paczki z bronią. Tak szczerze mówiąc, to zadanie dla tego Yorika to nie będzie problem zrobić, tak sobie myślę. Ale ktoś inny może tych paczek potrzebować. Nie jesteś może przypadkiem jednym z najemników, co? Co? Pewnie nie. Inaczej już byś mnie zabił, prawda? Kim jesteś? Nazywam się Mason. Jestem buntownikiem. Zagroda jest otoczona przez moich ludzi. Czekamy tylko na sygnał do ataku. Otoczona? O czym ty mówisz? My, buntownicy, jesteśmy wszędzie. Nawet jeśli nas akurat nie widać. Kontrolujemy całą dolinę. No, no. Co wy szykujecie u diabła? Najpierw zajmiemy się zwierzętami. Zobaczysz, będzie zabawa. Jakie zwierzęta chcecie zabić? Tłuste krówska w zagrodzie. Jak najemnicy nie będą mieli nic do jedzenia, to na pewno szybko się poddadzą. Rozumiem. A co ze świniami? Świnie nie są takie ważne. Nie dają mleka. Rozumiem. Zajmę się krowami z zagrody. Co? Naprawdę? Fantastycznie! Zobaczysz. Najemnicy szybko się poddadzą, jak tylko zabijemy te zwierzęta. To się okaże. A kto ma wam dać sygnał do ataku? Mamy w Monterze szpiega. Da nam znać, kiedy nadejdzie właściwy moment. Zupełny z ciebie wariat, wiesz? Jeśli wydaje ci się, że łatwo jest zabić tyle krów, to jesteś w błędzie. Te sukinsyny pilnują ich lepiej niż własnych mieszków. No cóż, zobaczymy. No to jest akurat prawda, no. Musimy się przespać do północy i dopiero możemy cokolwiek zacząć robić. A i wtedy będzie z tym trochę problem. No niestety, ja bardzo nie lubię tego zadania, bo łatwo je zepsuć, łatwo się ono baguje. Bo te krowy właśnie... biegną sobie w inne miejsca, kurna mać, nie do poranka, tylko do północy. Dobra, ja wiem, że nic nie widać. Ale musicie to przeżyć, że nic nie widać. Najlepiej by było z kuszy zacząć strzelać właśnie. Naprawdę? O mój Boże. To sprawa mi się trochę komplikuje, bo byłam pewna, że mogę zabić na jeden strzał taką krowę, ale jednak nie. I musimy teraz poczekać, aż ona wróci. To będzie trochę trwało, wydaje mi się. Wydajesz się nie mieć wątpliwości. Dobra, idzie tutaj.
No, także teraz będę korzystała z okazji, że mogę sobie do was pogadać. Co prawda jest dosyć ciemno, no ale trudno. Musimy poczekać, aż ta krowa tu wróci. Bo jak tam ją znowu ustrzelę, to znowu tamte uciekną i się tak będzie to wszystko dziać. Dlatego tak ważne jest, żeby nie zabijać też kilku naraz. Czy ta krowa ma nagle full życia? Tak. Naprawdę myślisz, że... Okej. Tak jest już źle. Bezpieczniej zabijać w takim razie z broni. Dobrze wiedzieć. Nie wierzę ani jedno słowo. Dobra. W sumie to możemy zrobić tak. Dobra, nie. Nie. Poczekam, aż my wrócą. Żeby nie zbugować gry przypadkiem. A jak je zgubię, to będę miała dopiero klops. Także to jest naprawdę głupie zadanie, strasznie monotonne i strasznie bagujące się. To jest podobnie jak z tymi jeleniami. Tylko, że no... Z tymi jeleniami jest prościej, bo... Znaczy tak mi się przynajmniej wydaje. No może nie licząc tych płochliwych, z którymi podobno ledwo mi się udało. Dobra, tu idzie jedna mućka, a mam nadzieję, że ta druga też wraca. A jak nie, no to jestem w dupie. Dobra, idzie. No. Ja bym zrobiła test pod tytułem, jeżeli ja zabiję tą, to tamta wróci, czy ucieka? Dobra, jest na miejscu, więc tutaj pod tym względem akurat mamy... Mamy ten plus. Cóż, oto mamy problem. Długo sobie nie pośpisz. Mleko i surowe mięso. Dobrze. Tutaj jeszcze tych krów zostało trochę. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Tylko, że tu jest... O, ta kobita może mi trochę pokrzyżować plany. Dobra, tam jedna uciekła. I się zbagowała. Ale nadal mi się to nie podoba. Albo nie, jednak się nie zbagowała. Błagam, tylko wróć. Proszę cię, wróć. No i dobra, tutaj już żadnej nie ma chyba, bo tą już zabiłam. Tylko została tutaj ta jedna, no i tamta, co będzie wracała. Dobra, wraca. To też zrobimy teraz test. Dobra, nie zwiała. To jest chyba ostatnia. Tak jest. Uff, dobra. Taka byłam zestresowana, bo naprawdę często to zadanie się po prostu baguje, jeżeli my nie uważamy i zabijamy tych krów za dużo naraz. Także naprawdę cieszę się, że się udało pod osłoną nocy zrobić zadanie dla buntowników. No i przed nami będzie chyba Okara. No, troszeczkę... Ja ogółem Okary nie za bardzo lubię, bo jest sporo biegania. Znaczy z jednej strony fajnie, tak? Bo mamy bieganie po okolicy jakiejś nowej, zwiedzanko i te sprawy. Ale ja jakoś bardzo nie lubię tej Okary. Nie wiem, o co chodzi. Krowy ubite. Zadowolony? Doskonale. Teraz czekamy już tylko na znak. Miłej zabawy. Ej, a nagrody nie chcesz? Masz tu kilka złotych monet. Kim jest wasz szpieg? Wmieszał się między najemników. Mamy nawet hasło. Niech żyje Okara. Jeśli mu je przekażesz, będzie ci ufać.
Niech żyje Okara? Kto wymyślił tę bzdurę? Ja. Doskonały pomysł, co? Okara to nasza kwatera główna, położona na północ od Montery. Jakie może być lepsze hasło? Świetne hasło, doskonałe. Równie dobrze możecie latać po mieście wrzeszcząc: hej, jestem buntownikiem, chodźcie mnie zabić. Nie pomyślałem o tym. Idiot. Jezu, ale podsumowanie. No ale tak jest, faktycznie, nie? O, Julko. Dobra, no. Krówki ubite. Nie wiem, co wszyscy powiedzą na to. Na szczęście nikt nas za to nie ściga, bo nikt nie wie, że to my. A my w sumie możemy iść do osoby, która faktycznie jest odpowiedzialna tutaj za bycie tym... szpiegiem. I to jest Sanford. Tylko tak, ja bym jedną rzecz chciała wam może pokazać, bo możemy też iść do Bradley'a. A do ciebie nie mogę? Tak w ogóle? Nie. Ale do Bradley'a możemy iść i on wtedy... myśli, że jesteśmy totalnie idiotami już. Niech żyje Okara. Tak, jasne. I twój mały pieseczek. No właśnie. Taki tekścik można sobie posłuchać. Nie ma nic za to, ale satysfakcja jakaś tam jest. Dobra, Sanford, bo ja nie chcę, żebyśmy rozpętali jakąś rewolucję nagle. Podobno jesteś nowym mistrzem areny w Monterze. Gratuluję. Naprawdę wielkie osiągnięcie. Niech żyje Okara. Draniu, gdzie żeś to usłyszał? Gadaj! Tak właśnie. Wszystko jest możliwe. Jesteś szpiegiem buntowników. I co z tego? Dobrze ci radzę. Współpracuję z buntownikami. Skąd wiedziałeś, że cię nie zabiję natychmiast po usłyszeniu hasła? Nie wiedziałem. Masz szczęście, stary. To ja jestem wtyczką buntowników w Monterze. Gorzej już być nie może. Powiedz mi coś więcej o Okarze. Okara to główny obóz buntowników w krainach centralnych. Koniecznie muszę się skontaktować z Rolandem, przywódcą Okary. Niestety nie mogę się stąd ruszyć, ale ty możesz. Zaniesiesz Rolandowi wiadomość? No, dawaj. Zaniosę ją do Okary. Dobrze. Oto ona. Tylko nie daj się z nią złapać, dobra? Żartujesz sobie. Kiedy nastąpi atak buntowników? To zależy od tego, co mi powiesz. Gorzej. Dlaczego ja? Widziałem wielu ludzi. Żadnemu jednak nie powierzyłbym przywództwa rewolucji. Ty posiadasz wszystkie potrzebne cechy. Niestety, pracujesz dla drugiej strony. Gdzie jeszcze więcej kłopotów? Co muszę zrobić, abyś wyzwolił wraz ze mną Monterę? Jestem opiekunem magazynu i nie wchodzę w nią. Gdyby udało ci się całkowicie zinfiltrować orkowe pozycje, moglibyśmy wrócić do tego tematu. Wdawaj się w ich łaski, zdobywaj ich zaufanie, dopóki nie dopuszczą cię do waryka orkowego przywódcy. Szanse na zwycięstwo w walce o Monterę zyskamy dopiero wtedy, gdy będziemy mieć dostęp do ich wodza. Rozumiem. Dobra, czy wy dalej mnie lubicie, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jest. No, z Warykiem rozmawialiśmy, tylko nie wiem, czy to już jest sens mówić o tym. Rozmawiałem z Warykiem. Naprawdę ci się udało? Nareszcie nadszedł więc czas. Poinformuję innych, że wkrótce zaczynamy. Musisz zabić Waryka. Wspólnie będziemy musieli pozbyć się pozostałych orków. Dobra, to już przeklikam. Przepędź orków z Montery. Tak jest, oni już mnie nie lubią. Także robimy wczytkę i na razie kwestię Waryka zostawiamy w spokoju. No to co, idziemy chyba do Okary faktycznie. Żebym ja tylko pamiętała, jak się do Okary, kurna mać, idzie, nie? Znaczy mniej więcej coś tam pamiętam, tylko wiecie, najbardziej to mnie boli, że muszę iść sama, ale muszę dlatego, że naprawdę jest sporo niebezpieczeństw tam w okolicy i ja bym nie chciała, żeby Rufusowi się coś chociażby stało. Dlatego no niestety przejdziemy się samemu, bez niego. Szczególnie, że no właśnie ta Wataha Wilków jest najgorsza w tym jednym miejscu. On się centralnie w nią po prostu wbija i ma wszystko gdzieś. A ja potem muszę się martwić, żeby przeżył i żeby nie stracić punktów za niego reputacji. Chyba u buntowników też nawet. Także no chwilowo idziemy samemu. Miejmy nadzieję, że nie pożałuję tego. Ale nie chcę się męczyć. Po prostu. Nie chcę, żeby zginął. Bez sensu.
bo naprawdę pamiętam, że było z tym momentami bardzo ciężko. Także spróbujmy zrobić to w troszeczkę inny sposób, po prostu idąc samemu. Tak wiem, powtarzam się 10 tysięcy razy, ale chcę to podkreślić, że robię to tylko i wyłącznie dlatego, żeby się nie męczyć, bo znam tę grę i nie chcę tego robić. Po prostu. Tutaj byliśmy, zebraliśmy ciężką skrzynię. Co prawda były troszeczkę problemy z materiałem. Niestety klatkował i w ogóle. Także to był taki minusik, naprawdę spory. Dobra, tu jest coś tego typu, jakaś roślinka. Którędy by tutaj iść? Chyba tak jak z Rufusem się biegnie mniej więcej. On idzie zawsze jakoś tędy, przy tej chacie. Tędy właśnie przez ten mostek. No i tutaj są już te wilki w lesie. Przynajmniej powinny być. Chyba się biją ze ścierwojadami w ogóle aktualnie. A nie, to się inne zwierzątka biją. No i tutaj mamy te wilki. Jak widzicie, ich trochę jest. No i to dużo właśnie. Ja sama tu zginę. Dobra, czyli próbujemy pojedynczo odsuwać się i ogarniać. Pojedynczo albo maksymalnie w takiej dwuwilkowej grupie. To jest ten plus, że możemy pojedynczo. O Boże, nie, takich rzeczy to nie rób. Aha. Dobra, dwa to dam radę chyba. Albo nie. Okej. Co tam u was? Czy coś? Bo naprawdę jest ciężko. Znaczy się, jakbym nie wlazła na jakiś głupi korzeń, to bym to przeżyła. No to wyobraźcie sobie, co tutaj się dzieje z Rufusem, jak się idzie. No to pięknie. To się postarałam, kurde. Ale będzie dyntka zaraz. Kurde, no. O Jezu. No to, że tak powiem, niech żyje Okara i te sprawy. Z Okarą jest po prostu przepierniczone wszystko. No i wyobraźcie sobie, co tutaj się dzieje, jak on tutaj wchodzi, no. Ten Rufus. Dobra, ja się odsunę dalej kawałek jeszcze. Dobra, jest bezpiecznie. Dobra, no dwa mogą do mnie iść. Mam nadzieję, że tam więcej już nie przyjdzie chwilowo. Nie, dobrze. Wybaczcie, że ja tak połowicznie, no ale kurczę, no... To nie jest przyjemne. Tu się już mogę połasić może prędzej. Tu są trzy. Albo i nie. Zaraz zobaczymy.
No i dobra. Tak szczerze mówiąc, to w sumie teraz, jak już jesteśmy po tych wilkach, to ja po tego Rufusa mogłabym w sumie iść. Jeszcze nie, bo to nie są wszystkie wilki. Wiecie co, no Rufusa myślę, że przyprowadzimy tutaj kiedy indziej jednak. Ale już zawczasu sobie tutaj wybije to towarzystwo. Żeby mieć jednak spokój. Ale głupio zrobiłam znowu. Kurwa mać. Ach, nienawidzę tego miejsca, po prostu nienawidzę. To jest najgorsze miejsce ever. A dobrze wiem, że później sobie zapomnę o tym. Dobra, wiecie co robię na pełnej kurwie po prostu wjazd. Dobra, nie, jednak nie robię. Liczyłam, że szybciej pokonam tego jednego wilka. Droga do Okary taka jest. Miałam nie ginąć, bo miałam przyjść tutaj właśnie sama. To przecież nie zginę, bo się tak nie da. Jak można zginąć kurde samemu chodząc? No można. O, witam. Nie zamawiałam dwóch, tylko jednego. No, bez przesady! Bez przesady. To już było dziwne. Ja bym to olała kompletnie. Ale wiem, że sobie później podziękuję. Podziękuję sobie. Dobra, zróbmy F5 kolejne. Dobra, i widzę, że od tej strony zacząć było prościej. Tam są rozpruwa... Kurde, no... I gdziekolwiek się nie pójdzie, to jest kurwa źle. Tam zostały jeszcze trzy. Dobra, robię F5, bo już widziałam, że do mnie idzie kolejny. O, masakra. Dobra, chyba został jeden albo może dwa. Okej, fajnie. Kurde! Ja pierdolę. No, co jeszcze? Dobra. Eluwa, metalowy kufer? Złamany. Nie łam. Złamany. Nie denerwuj mnie. 5 sztuk złota. I po co mi to było? Nie wiem. Dobra, to już są chyba wszystkie wilki, albo przynajmniej większość. Stoimy z czasem trochę... Trochę nie tak, jakbym chciała. Ale pójdę po tego Rufusa. Pozbyłam się tych wilków, zanim z nim tutaj przylazłam. Mam dużo czystsze sumienie.
Dobra, bo będziemy się bawić w nieskończoność. Ojejku, jejku, jejku. No i tu byli złodzieje, oczywiście tego zboża. Tego jednego worka już nie będę zbierać. Będzie trochę dłuższy odcinek. Ostatni był taki, można powiedzieć, delikatnie krótszy. Ale kurde, chcę mieć już to z głowy, bo Rufus jest jedną z osób, które możemy zaprowadzić do kary, więc zróbmy to. Jest blisko, jest już bezpieczny. Kurde, no, męczarnia dzisiaj była trochę, no. Trochę była męczarnia. Alko Jagoda, witam. Dobra, bo ja potrzebuję Rufusa. Witaj. Ej, ty, wyglądasz inaczej niż reszta tutaj. Nie pracujesz dla najemników, prawda? Nie jestem najemnikiem. W takim razie może to ciebie szukam. Jesteś jednym z niewolników, co? Niestety, nie zawsze tak było. Ale takie życie... Kogo szukasz? Muszę się stąd wynieść. Niestety, najemnicy uważnie mnie pilnują. Potrzeba mi kogoś, silnego, kto odwróci ich uwagę, kiedy będę uciekać. Mówiąc mi coś takiego, dowodzisz swojej odwagi. A co mam niby do stracenia? Albo mi teraz pomożesz, albo będzie po mnie. Może zdołam ci pomóc. Muszę się dostać do Okary, jak najszybciej. Czekają tam na mnie buntownicy. Mam im do przekazania bardzo ważną wiadomość. Jaką wiadomość dla buntowników? Ach, zapomnij. I tak nie powinienem ci o tym mówić. No dobra. Zabiorę cię stąd. Ale jak? Biegnij. Podążę za tobą. Co? Teraz? Tak, dokładnie. Biegnij. Dobra. Potem będziemy słyszeć najgłupsze po prostu teksty ever pod tytułem: czy ty chcesz zbiec do Okary? Nie, kurwa, wcale ci nie powiedział, że chcesz iść do Okary, nie? Jezu, dobra, muszę trochę wyluzować, bo po tych wilkach mi skoczyło ciśnienie. Biegnij, gościu. Dawaj. Tu już będzie bezpiecznie. Cóż to był za genialny plan? Kazał biec, a ja, kompletny idiota, pobiegłem. Podziałało. Jesteś kompletnym wariatem. A ty to nie? Najemnicy na farmie mają inne zmartwienia. Zwariowałeś? Nic nie rozumiem. I to jest najgłupszy tekst ever. Wcale nie powiedział, że potrzebuje się dostać do Okary. Dość tego. Chcesz zwiać do Okary, prawda? Tak, ale samemu nigdy mi się to nie uda. Okara jest strasznie daleko i aż roi się tam od groźnych bestii. Będę ci towarzyszyć w drodze do Okary. Biegnij. Co? Teraz? Chcesz mnie wkurzyć? Biegnij, ale już. Kurde, to też jest po prostu, ja nie wiem. Dobra, widzicie, on tak trochę biegnie inną drogą, ale tak naprawdę to biegnie tą samą, bo... Teraz jak natrafimy na jakieś wilki, to będzie ich, nie wiem, może ze 2-3, a nie 50, tak jak było na początku, jak tam wlazłam. Bo wiecie, ja pamiętam, że te pierwsze go nie atakowały, bo dały radę je ominąć, ale te drugie, no to już niestety zdążyły go dziabnąć w tyłek i rzuciły się totalnie po prostu wszystkie. I przeżycie tego dla mnie i dla Rufusa to jest po prostu żart. Więc po prostu pobiegniemy sobie teraz już na spokojnie, bez większych niespodzianek. Tam się dalej leją te serwojady z zębaczami. No i wilczki już nie stanowią kłopotów. To mi się bardzo podoba.
Bardzo mi się to podoba. O, jak dobrze. Naprawdę, tak swobodnie można sobie pobiec. Nic złego się nie dzieje. Nawet tych roślin już mi się nie chce zbierać. No i dobrze, już praktycznie jesteśmy pod Okarą. To też mi się podoba, bo naprawdę on mówi niby, że jest daleko, ale w sumie moim zdaniem jest tak fajnie w sumie. Chwała Innosowi! Udało się nam! Dobra, możesz się już odprężyć. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy ci tego nie zapomnę. Podziękowania są dobre, ale jeszcze lepsze są nagrody. Możesz wziąć wszystko, co mam. Weź wszystko. To Okara. Tak, dokładnie. Nie masz nic do roboty. 15 sztuk złota mi dał. No ale dobra, no majątek życia, nie? I mamy teleporcik do Okary. Zostaw mnie w spokoju. Nie chcemy tu awantur, jasne? No i widzę, że na razie sobie z nikim nie pogadam. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Jasne. Czemu nie? Zostaw mnie w spokoju. Nie chcemy tu awantur, jasne? Na pewno masz coś lepszego do roboty. Dobra, no jedyną osobą, z którą mogę pogadać, jest Kowal. Także pogadajmy z nim. Nowa twarz. Witaj w Okarze. Przyda nam się każda para rąk. Potrzebujecie więcej ludzi? Tak, i to bardzo. Nasz przywódca Roland prawie już nie ma komu wydawać rozkazów. Przyda nam się każda para rąk. Powtarzasz się. Ciebie to nie obchodzi. Gdzie znajdę waszego przywódcę? Idź do kopalni. Mieszka w jaskini na dole. Ciebie to nie obchodzi. Jesteś kowalem? Kowalem, kucharzem, poszukiwaczem i niebiosa wiedzą, kim jeszcze. Im mniej mamy ludzi, tym więcej zadań spada na mnie. Załatwię wam więcej ludzi. Jeśli znasz ludzi, którzy zgodzą się walczyć za króla, sprowadź ich tutaj. Rozejrzyj się dookoła Okary i po farmach Montery. Jestem pewien, że pełno tam zagubionych dusz, które zgodzą się tu przybyć. Farmer Rufus ma dla ciebie wiadomość. Bardzo dobrze. Pewnie przynosi wieści z Montery. Dziękuję ci, że pomogłeś mu się tutaj dostać, przyjacielu. Potrzebuję broni. To największa kuźnia broni buntowników w całych krainach centralnych. Mogę ci coś sprzedać. Pokaż mi swoją broń. No i tak, i ty masz właśnie plany tych broni. O, rubinowe ostrze to jest naprawdę... Rubinowe ostrze to jest... Uch! Okej, widzę, że na razie nie dasz mi drugiego zadania. No to nie wiem, myślę, że możemy do Rolanda się udać, który jest tutaj w środku. Chociaż... Skradasz się jak jakiś złodziej. Powinnam kończyć w sumie odcinek, bo dotarliśmy tutaj, gdzie chciałam, ale... Kusi mnie, żeby jeszcze pogadać. Tylko jeszcze się przejdę tutaj, czy czegoś nie ma. No nie ma chyba już żadnych roślinek, ani niczego takiego. A no nie ma. Dobra. Tutaj jest część kopalniana typowo. Więc oprócz roślin raczej nie znajdziemy tutaj niczego więcej. Nawet roślin tutaj nie ma. Dobra, no to nieważne. Tu są roślinki. Skradasz się jak jakiś złodziej. Bo jestem złodziejem. O Jezu, on jest złodziejem, jakim cudem. Ci buntownicy się tak na mnie patrzą, Jezu. Wiecie co, od razu pójdziemy też tu. Tu jest napisane coś o alchemii. Dobrze, i tu jest stara skrzynia. I to by się też przydało od razu zebrać. Amulet ochrony przed energią. Póki nie ma tutaj żadnego maga, bo jak się pewnie domyślacie, no musimy maga sobie sprowadzić. Żyłę żelaza mogę wykopać.
sporo tego. Z tego co pamiętam, to się później przyda do tego kowala właśnie. No i tak sobie myślę, że w sumie z Rolandem możemy pogadać też ewentualnie w kolejnym odcinku. Tutaj jest też gościu, z którym warto porozmawiać. Tutaj by się grupowe uśpienie przydało. Bo jest tutaj ciężka skrzynia. Dobra. Pogadajmy jeszcze z Rolandem. Podobno do naszego obozu dotarł ktoś nowy. Mówi się, że rokuje spore nadzieje. Widzę, że plotki nie kłamią. Ty tu dowodzisz? Staram się utrzymać porządek w Okarze najlepiej jak potrafię. Trudna robota. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że straciliśmy już ponad połowę ludzi. Co się stało z twoimi ludźmi? Walka o Monterę nas zdziesiątkowała. Ale dalej prowadzimy tam rozpoznanie. Do tej pory orkom udało się odnaleźć i zniszczyć prawie wszystkie nasze posterunki. Wysłałem tylu ludzi, ile mogłem, na poszukiwanie drogi do stolicy, do Vanguardu. Gdzie są teraz ludzie, którzy mieli się dostać do Vanguardu? Wysłałem ich do Goty. Sądzę, że to najgłupsze, co kiedykolwiek zrobiłem. No dobra. O co jeszcze możemy zapytać? Mam wiadomość od Sanforda, opiekuna magazynu w Monterze. Czas najwyższy na jego raport. Dobra robota. Potrzeba nam więcej takich jak ty. No właśnie, i to zadanie się automatycznie i tak anuluje teraz. Czemu nigdy nie zaatakowaliście Montery? Obawiam się, że zbyt długo czekaliśmy na właściwy moment. Zdobądźmy Monterę. Ha! Nie przetrwalibyśmy frontalnego ataku, przyjacielu. Z tą garstką ludzi nie przebijemy się nawet przez zewnętrzny pierścień fortyfikacji. Musisz znaleźć inny sposób, aby wygnać orków z Montery. Tak, sama muszę ich pozabijać. Byłeś kiedyś paladynem? Tak. Byłem wojownikiem na służbie króla. Podobnie jak moi towarzysze broni z Goty. Nasza arogancja była równie wielka, jak rozmiary naszej klęski w wojnie z orkami. Mimo to wciąż z dumą noszę mój pancerz. Opowiedz mi więcej o Gocie. Gota leży na wschodzie, pomiędzy Faring a Monterą. Niegdyś była kwaterą główną paladynów z tych krain, dopóki nie zdobyli jej orkowie. Dziś po ulicach Goty kroczą umarli. Orkowi szamani obłożyli miasto straszliwą klątwą. Jaką klątwą obłożono Gotę? Początkowo bitwa o Gotę miała dla nas pomyślny przebieg. Aż do czasu, kiedy szamani orków przyzwali tego przeklętego demona. Ten pomiot piekielny omiótł ulicę Goty. Potwór zmienił wszystkich uczciwych ludzi w pozbawione duszy stwory. Jakby spadło na nas samo piekło. Mogliśmy tylko uciekać. Utraciliśmy Gotę na wieczność. Jaki masz plan? Musimy skontaktować się z królem. Żeby nie wpaść w łapska orków, zabarykadował się w kasztelu w naszej stolicy, Vanguardzie. Nie wiem, co planuje Robar. Aby się tego dowiedzieć, będziemy potrzebować kamienia teleportacyjnego z Goty. Dzięki kamieniowi można się przenieść do królewskiej stolicy. Zajmę się Gotą. Nie bądź głupcem. Ten demon z pewnością wciąż tam jest. Lepiej trzymaj się od niego z daleka. Okej. Pokaż. Już za niedługo będziemy mogli kupić... Jesteś w porządku. O, już mogę kupić. A to dobrze, to fajnie, to będziemy inwestować. Myślę, że już nawet teraz możemy sprzedać co nieco i wyjdzie nam fajnie. Tą kuszę miałam sprawdzić, ten topór, nie będę go w ogóle używać. Już 16 tysięcy. I teraz możemy sobie wziąć ten pancerzyk. Jesteś w porządku. Zapomnij. Ten wymaga dostaniesz 40. Dostaniesz go, jeśli sobie na to zasłużysz. Dołóż złoto, handluj, zamknij. No i moi drodzy, mamy lepszy pancerz jeszcze dzisiaj. No i to już jest coś lepszego. Zdecydowanie. Fajnie. Prezentuje się tak. Nie no, dobra. Dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał.
Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja jeszcze tylko, zanim byśmy ogarnęli, to bym chciała się nauczyć tutaj zabijania orków, ale widzę, że na razie się nie nauczę, bo ty tego nie uczysz. O dobra, to będzie wszystko. Dzięki Wam. Trzymajcie się i do kolejnych filmów. Będziemy tutaj organizować tych ludzi dla Goty. Boże, dla Okary. Bo Okary potrzebują ludzi. To jest praktycznie jedyne zadanie w tym miejscu i jedno z ważniejszych. I co? No i na razie to by było wszystko. Trzymajcie się. Cześć.